Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szybson i dzisiaj jesteśmy ponownie na Wariatkowie. Już dzisiaj czuję się o wiele lepiej niż wczoraj, więc jest masa energii. Dzisiaj nagrałem aż 3 filmy na mój kanał, drugi na którym będzie daily w grudniu. Więc zapraszam was bardzo serdecznie. Macie tam wbić po prostu, bo tam będzie się działo po prostu. Będzie się działo w grudniu, więc zapraszam. Mogę wam powiedzieć tylko taki spoiler mały, że dzisiaj na odcinku jedliśmy smakowite robaki. Więc jeżeli chcecie to zobaczyć, to zapraszam na drugi kanał Filip Szybka, no tak, Filip Szybka, kanał link w opisie. Zapraszam bardzo serdecznie. A dzisiaj jesteśmy na Wariatkowie, ponieważ w poprzednim odcinku pokazałem wam moją tajną bazę, w której będziemy pracować nad tym, co z Milki i tak dalej. Musimy jakby tam popracować nad wszystkim. Tutaj mamy piękne drzwi oczywiście na kod. Tam było coś takiego. Ej, co, dlaczego kod mi nie działa? Co jest? Aha, bo tak, bo powiedziałem, że będzie się zmieniał kod i będzie zawsze kod taki, jaka jest data danego dnia, kiedy to nagrywam. Więc dzisiaj jest kod 24.11.21. Dobra, działa. Czyli kod się zmienia. Dobra, możemy w takim razie zejść na dół, pokażę wam, jak to tam wygląda, tak żeby sobie przypomnieć. No bo wygląda to w sumie tak jak w poprzednim odcinku, tu się totalnie nic nie zmieniło, więc nie ma co tu spędzać czasu więcej, wychodzimy stąd po prostu. Ponieważ chciałbym się dzisiaj przejść do wróżki po to, żeby z nią porozmawiać na temat właśnie tego, czy jest jakiś sposób na zdobycie tej mikstury i tak dalej. Możliwe, że może ona coś wie, może jest jakiś taki, wiecie, sposób taki bardzo, że tak powiem, niebezpieczny, ale który ma prawo zadziałać. Jakby taki był, no to byłoby naprawdę mega spoko, no bo byśmy mogli dzięki temu po prostu, wiecie, o, bzyku! Szczypson, słuchaj, dobrze, słuchaj mnie przez chwilę. Dobrze, jest mi naprawdę, ale tu naprawdę głupio. Po prostu myślałem sobie przez ten cały dzień wczorajszy, jak tutaj, co zrobić, czy mógłbym ci jakoś pomóc, ponieważ wiesz co, strasznie jest mi głupio, że przez ciebie, znaczy przeze mnie tak naprawdę, no ta mikstura została zniszczona. No i wiesz co, chciałbym ci się jakoś odwdzięczyć. Nie wiem, cokolwiek, mogę ci tutaj zamieść. Nie, no powiem ci, bzyku, powiem ci tak, ja już jakby wybaczyłem ci, nie? Ja po prostu, ja nie wiem za bardzo, jak ci mogę pomóc. Ja tutaj za wycieraczkę będę stał, o, będę wycieraczką, co ty na to? Dobra, możesz się po mnie przejechać, co ty na to? Ale fajna wycieraczka z pszczoły, co? To musisz się położyć, na ten. O, okej, dobra, teraz jestem położony. Dobra, dobra. Dobra, może to jest jakiś plan, ale nie, bzyku, wiesz co, już wiesz, dałeś mi diamenty i tak dalej, no trudno. Było, minęło, jakby wybaczam ci. Jeżeli będę miał jakiś pomysł, jakbyś mógł mi pomóc, to się odezwę, dobra? Po prostu nie, póki co. Patrz, ja ci mogę. Chodź, pokażę ci po prostu jedną rzecz. To ci mogę pokazać, że ja pracuję już nad tym, jak tutaj to wszystko usprawdzić. Tutaj mam kod, nie mogę ci pokazać, jaki to jest kod, żebyś ten. Ale chodź do środka. Okej, wchodzę. I tutaj jak zejdziemy na dół. Tu na dół chodź. Pewnie coś w tej lawie jest. Tutaj na dole mam moją bazę i tutaj pracuję nad wszystkim właśnie dotyczącym Milki i tak dalej. I wydaje mi się, że znajdę sposób, wiesz? Znajdę sposób, jakbym znalazł to. Co to za skrzynka? To jest na pin. Nie, tam mam potrzebne rzeczy, które nie mogę ci pokazać. Na pin ukryte, co? No jasne, że tak, Co masz ukryte? Co ty chcesz? Nie wiem, co ja tam mam ukryte. Tutaj, czekaj, tutaj miałem. Jak ja tu miałem kod? O kurczę, 3. Ej, zapomniałem kod do skrzynki. 3, 2, 1, 3, 8, 6. Nie. 1, 2, 3. Nie. Czekaj, 3, 6, 8. O nie. Nie, dobra, zapomniałem kod, nie? Będę musiał. O nie, Szczypson! Nie, spokojnie będę musiał przypomnieć sobie, bo miałem zapisany gdzieś. Dobra, no ale widzisz, jakby co. A tylko czekaj. A może sobie ciastko wziąć, jak chcesz? O, mogę? O, no! Jakie koks! No. Jakie szefito, dobra. Nie no, oddam ci. Ja może sobie zabrać, aha, no dobra, no to słuchaj, w każdym razie, co chciałem powiedzieć, że no tu pracuję, jeżeli znajdę jakiś sposób, który byś mi się przydał do tego wszystkiego, to się odezwę i razem, wiesz, zrobimy robotę. Ale nie ma żadnego sposobu, no nie, ona powiedziała, że nie ma sposobu, ale ja idę dzisiaj do niej, spytam się jej, czy może się nie pomyliła przypadkiem. Jak ty siadasz? Nie, siadam, to jest magicznymi komendami się to robi, tylko to aha, takie wiesz, nie wszyscy to wiedzą. A co to za dźwignia? Okej, dobra, widzę, okej. Mam komendę. Dobra, co? Nie, bo to jest. Znaczy możesz, bo to alarm, nie? Jakby co? Co jest? Ale to jest świetne, co? No. To jest podłączone do tego? Tak. Kręcę. Patrz, a to się jeszcze rusza, bo jak to klikniesz, to opada i jest niżej, widzisz? Faktycznie. No. Jest ten kod, znaczy ten alarm jest, no jakby wiesz, znaczy ten alarm jest głównie po to, że jak ktoś tu zejdzie i po prostu zobaczy tą dźwignię, to widzisz, ty się zastanowiłeś, co to jest za dźwignia i ten ktoś pewnie też się zastanowi, jakby tu ktoś się włamał i po prostu ją kliknął, no to ja będę wiedział, nie? No, tutaj widzę jeszcze kamera, w ogóle pięknie. Tak, patrzę, to mam podgląd na nią, ale nie w Toast House'ie, tylko w Białym Domu. Dobra, chodź, idziemy, bo ja tak źle sobie, tu się ciężko wypływa, trzeba tak sobie wskoczyć, bo może ci tlenu braknąć, nie? Dobra. No a na pewno braknie, jakbym cię klepnął, no ale nie będę cię klepać. O ty jeden, no mam, że ja cię klepnę. Ała, nie rób.
Ale ja ciebie klepię na wysoko, to tak powiem, tak, to jest lepiej. Dobra, czekaj, wpisuję kod. Zapraszam. No, szybko, bo to się zamyka. Tak, dobra, tak, ale jest czas, to jest tam tyle, żeby szwadron dzikich cieni nie mógł przejść, chłopie. Dobra, słuchaj, ja lecę do wróżki. Jak się czegoś dowiem, jak będę miał jakiś pomysł, jak możesz mi pomóc, odezwę się na pewno. Dobra, ale póki dobra, co, no niestety nie mam ten. Ale jakby co, to się odezwę. Ty idź sobie tam, prawda, pszczołę swoją rozbuduj, żeby ona była większa, bo jest póki co tak mała, że ty tam chyba tylko łóżko masz, co? No, dobra, to do usłyszenia, Brzyku. Odezwę się, jak będę coś wiedział. Pozdro. Dobra, widzowie, lecimy do wróżki. U wróżki mam nadzieję, że się czegoś dowiemy. Może być jakiś sposób, który pozwoli nam na zdobycie drugiej takiej mikstury pamięci, którą niestety, no, Bzyku zniszczył. No, ale miło, że przeprasza i że wiecie, że chciałby to wszystko naprawić. Lecimy do wróżki. Halo, halo, wróżka, puk, puk. Dobra, wchodzę, nieważne. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Co jest? Nic nie jest. Po prostu musimy bardzo ważne, żeby tutaj porozmawiać. Proszę sobie usiąść, ja sobie siądę, na przykład tu sobie siądę. Mam bardzo ważne pytanie. I to pytanie brzmi, uwaga. Czy jest jakikolwiek znany ci sposób, nawet niebezpieczny sposób, żebym mógł zdobyć drugą miksturę pamięci? Jakikolwiek po prostu. Może być najniebezpieczniejszy na świecie, ale czy w ogóle jest jakaś minimalny procent szans? Nawet bardzo drogi sposób? Nie, no nie wytrzymam. To jesteś tak, byś pieniądze chciała tylko. 1000 diamentów? No, dobra, no nawet jeśli. Dobra, chodzi mi o to, czy nieważne jaka cena, nieważne jakie ryzyko, czy jest jakiś sposób? Jest? Dobra, jaki to jest sposób? Proszę, powiedz mi. Jaki to jest sposób? Bo muszę to zrobić. No muszę, no to jest po prostu... No nie wybaczę sobie, jeśli tego nie zrobię. Trzeba się udać do krainy elfów. Okej, okay, czyli to jest faktycznie. Okej. Okay. Czy... To, czyli to faktycznie kosztuje 1000 diamentów? Bo jeżeli tak, to jest trochę, kurde, dużo. Ale to nie jest tanie. No dobra, to ile? 1000 diaksów. Aha, 300, okej, okay, dobra. Dobra, 300 diaksów może być, okej. Okay. Mogę się zadłużyć? Bo ja tak jakby... No nie mam tyle. Ale mi nie oddałeś. Ja wiem, że mi ciągle dług rośnie, ale po prostu wiesz... No... Czas mnie goni, a nie mam kiedy iść po diamenty, nie? Mogę się zadłużyć, tak? Super, dobra. To co to jest takiego? Co ja muszę zrobić, żeby się dostać do tej krainy elfów? Bo to jest bardzo ważne. O, dobra, to jest jakaś mikstura kolejna. Czy to jest mikstura... A, rzuciłaś mi, dobra. Kraina elfów, okej. Okay. Okej, okay, czyli to jest... Czyli, oj, ona jest jump boost, czyli jak to wypije, to mnie wystrzeli w tamtą, jakby to powiedzieć, w krainę elfów. Możesz przyjść do krainy elfów, dobra. A teraz, czekaj, mam pomysł pewien. A czy, gdybym zamienił ją na miotaną miksturę, czy mógłbym wtedy przenieść się do krainy elfów z kimś? Bo to jest, możesz, ale, okej, okay, jest jakieś ale, no, jakie? Uważaj. Na co mam uważać? Bo co w tym jest niebezpiecznego? Wrzuci nas w inne krainy. W innym miejscu na mapie. Ta mikstura działa tylko 48 godzin. Okej. Okay. Dobra, czyli... A jeśli zrobisz ją jako rzucaną? Aha, to pewnie krócej. O nie, może być, czyli to nie jest pewne, może być krócej, nie masz pewności, czy na pewno będzie. Okej, dobra, to jest ważne. Dobra, dzięki wielkie za miksturę, nigdy tego nie testowałam. A chcesz się ze mną przejść do krainy elfów? Nie? Czemu nie? No dobra, no nieważne. Najważniejsze, ja mam tam wrogów? Okej. No w sumie wróżką jesteś, oni też są jacyś tacy, wiesz, bajkowi, więc... Mnie nie lubią. No dobra. Ciekawe, czy polubią kawałek chleba i może pszczołę, jeżeli się zgodzi ze mną pójść. Dobra, pamiętaj, słucham, o co chodzi? 500 diaksów długu? Już mam 500 diaksów długu? No dobra. A co, jeżeli go nigdy nie spłacę? No, jest takie, że ciężkie spłacisz. Ale, a jak nie spłacę? W sensie, jak postanowię, że nie chcę ci spłacać tego, to co, jakie są ryzyko jest? Co mi grozi za to? To cię zmuszę. Okej. Okay. Dobra, czyli w sumie tak naprawdę grozisz, ale jak to mówią, nie strasz, bo się zesrasz. Dobra, albo swoich kolegów. No dobra, słuchaj, nie gruź mi, bo ja się ciebie nie boję, ale oczywiście spłacę ten dług, myślę. Trochę szacunku, dobra, przestań, ciągle o szacunku gadasz, ja oczywiście szanuję, tylko ty pieniądze chcesz ode mnie bez przerwy, to mi się nie podoba. No ale dobra, słuchaj, dzięki wielkie za pomoc, widzimy się kiedyś. A ja lecę się spytać jeszcze, kurczę, pszczoły, czy pszczoła ze mną będzie chciała pójść, bo przydałby mi się jakiś kompan do tego. W sumie podejmę się tego ryzyka i zamienię to na rzucaną. Dobra, nieważne, trzym się, pozdro, dzięki za pomoc. Dobra, słuchajcie, lecimy do Bzyka, bo mam nadzieję, że Bzyku, no wiecie, powiedział, że chce mi pomóc i tak dalej. Zaproponuję mu pójście ze mną do krainy elfów, może...
może postanowi, że chce i wiecie, i się namuda i będzie miło. Dobra, czekajcie, muszę go znaleźć, bo nie wiem, gdzie on poszedł. Gdzieś w stronę pszczoły chyba poszedł, albo do domu. Może w domu jest, idę do domu. Dobra, jesteśmy w domu, uwaga, czy jest tu gdzieś Bzyku? Halo, Bzyku! O, siema, siema, słuchaj, bo dzisiaj mi mówiłeś, że chciałbyś mi jakoś pomóc, ale nie wiesz jak, więc mam dla ciebie propozycję. Mam propozycję, możesz mi pomóc, słuchaj, dostałem coś takiego. To jest mikstura do Krainy Elfów. I poroć w Krainie Elfów da się zdobyć kolejną miksturę, czy tam jakieś składniki do kolejnej mikstury na pamięć, więc... Słuchaj, czy chcesz towarzyszyć mi w tej podróży i razem ze mną się tam udać? Ej, no słuchaj, wiesz co, ja bym ci pomógł, naprawdę, ale czy ty wierzysz, że jest coś takiego jak Kraina Elfów? No dostałem potę. No, ponoć jak się to wypije, to się tam przejdzie, tylko problem jest taki, że wypić to może jedna osoba, więc zamienimy to na potkę rzucaną i wtedy rzucimy pod siebie i przeniesiemy się razem. Ej! Dobra, to może być dobre, tylko pamiętaj, żeby ją rzucić nad siebie, a nie pod siebie. Czemu? Bo wtedy dłużej efekt trwa. Tak? Nie? Okej, okay, dobra. To zrobię specjalny mechanizm. Możemy go wrzucić w sumie w tamten mechanizm, który już mam zrobiony, nie? I razem przejdziemy przez drzwi. Tak. W to, co ja wszedłem. No, dobra. To słuchaj, jesteśmy dogadani w takim razie. Myślę, że możemy się spotkać jutro. Jutro się spotkamy i zrobimy tą podróż wielką. Przygotuj się. Ja muszę zadzwonić, słuchaj, do ludzi, do prawdziwych ludzi, żeby tutaj jakby coś się stało nam, wiesz, to trzeba, żeby nas uratowali. Że jak nie wrócimy. A to działa na 48 godzin, ale możemy wrócić szybciej, więc możesz zadzwonić do odpowiednich ludzi, że jak nie wrócimy do 48 godzin, to wróżka nas uwięziła w krainie. O nie, co? Ta wróżka głupia, dobra, ona nas musi tutaj jak najszybciej, że tak powiem, z tego wariatkowa. Ale damy radę jakoś, damy radę, Bzyku. Dobra, słuchaj, przygotuj się na tą wyprawę, zabierz wszystko, co ci będzie potrzebne. Ja lecę do siebie na chatę, widzimy się później, znaczy jutro w sumie, i lecimy do tej krainy. Lecimy, nie poddamy Pozdro. Się. Damy radę, słuchaj, zdobędziemy tą potę. Na pewno, odzyskamy, nie wiadomo, co by się działo, choćby tam kule biły, to my to odzyskamy. Dokładnie, dobrze, ja tego dopilnuję. Dobrego dnia. Do jutra, pozdro. Dobrej nocy, tak. Widzimy się. Elo, elo. Dobra, słuchajcie, jesteśmy dogadani. Słuchaj, nie będziemy iść sami na tą podróż niebezpieczną, więc pójdzie z nami Bzyku. No a w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Jutro wielka chwila, bo przejdziemy do Krainy Elfów, w której mamy nadzieję, że zdobędziemy kolejną potę na pamięć dla Milki.